Wypróbowany sztab przyjaciół tego biegu, osób, które chciały współpracować, się sprawdził. Myślę, że nawet dodatkowo zgłosiły się osoby, które chciały być wolontariuszami w tym biegu i mnie to osobiście, jako przedstawiciela samorządu powiatowego, bardzo może cieszyć, że popularność tego biegu z roku na rok wzrasta. Są to wolontariusze z naszych szkół, zespół szkół ogólnokształcących, zespół szkół rolniczych i technicznych i zespół szkół zawodowych w Olsztynie. Super atrakcją jest to, że przed biegiem głównym odbywają się biegi dzieci w różnych kategoriach wiekowych. Tu właśnie przez chwileczkę byliśmy świadkami tych najmłodszych, 3-4-latków, 5-latków, którzy biegli razem ze swoimi rodzicami. To jest, myślę, jeden z efektów dodatkowych tej inicjatywy, która urodziła się 3 lata temu u nas w starostwie, że w tej chwili również z okazji Dnia Dziecka, dzisiaj akurat jest Dzień Dziecka, te biegi się odbywają i w nich startuje prawie 400 młodych, nie tylko w Olsztynie. Zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania, mimo że mieliśmy w planach 450 dzieci, zgłosiło się 400. To i tak jest dużo, w różnych kategoriach, różne dystanse, no ale mam nadzieję, że nam się to uda. Najwięcej oblegane były te kategorie najmłodsze, K1, M1, K2 i M2, więc te najmłodsze roczniki. Natomiast myślę, że to jest porówno, i dziewczynek, i chłopców. Fajnie było i liczy się na mnie tylko zabawa. Dobrze. Fajna klasa i dużo kibiców. Fajnie było bardzo. Już bardzo dużo biegów miałem. No. Miałam na początku wielkiego stresu, ale jak już zajęłam trzecie miejsce, to jakoś już dobrnęłam. Każde dziecko na mecie otrzymuje medal. Pierwsze 3 osoby, które biegną najszybciej na metę, otrzymują dodatkowo puchar pamiątkowy i dyplom. I każde dziecko, które odebrało pakiet numer startowy, otrzymało również pakiet startowy, który była taka mała, słodka niespodzianka, słodycze i woda, żeby ochłodzić potem temu dziecku bieg na koniec. Zainteresowanie jest bardzo duże. No w tym roku musieliśmy odmawiać niektórym biegaczom, którzy się zgłosili trochę później, no bo chcieliśmy zrobić do 1000 osób, no i tak mniej więcej mamy. Uwaga, uwaga, pan Ożylowski, armatę ma załadowaną. W tej chwili będzie odpalał ląd. Myślę, że to jest kwestia 10-15 sekund. Wystrzał z armaty jest startem do 3. Olsztyńskiej dziesiątki. Anno Domini 2014.
około 200 biegaczy z samego Wosztyna, więc patrząc tak, porównując do pierwszej dziesiątki, to jest około 180 więcej. Ja myślę, że Poznań jest na drugim miejscu, z tego co pamiętam, Rakoniewice, Nowy Tomyśl, Grodzisk, także wszystko to, co nas otacza dookoła. Z tegorocznego startu jestem jak najbardziej zadowolony, wynik zeszłoroczny udało się poprawić, mój drugi start w olsztyńskiej dziesiątce, trasa podobna jak w roku ubiegłym, praktycznie identyczna, dosyć spokojnie się tą trasę biegnie, mały kryzys oczywiście między 6 i 7 kilometrem, kiedy tam trzeba trochę podepnać pod górkę, ale końcówka już była ok, jest trochę z górki, na końcówce jeszcze udało się trochę przycisnąć, więc... Reprezentujemy klub Morców Niagara, jesteśmy rozpoznawalni przez te spódniczki, ponieważ wystawiliśmy sztukę Jeziora Łabędziego na zakończenie sezonu morsowego i tak wspomnieniem zimy chcieliśmy to przypomnieć i ubraliśmy dzisiaj te spódniczki. Startujemy w biegach już w zasadzie od początku biegów olsztyńskiej dziesiątki i dychy trzymały w Rakoniewicach. Ja zaczęłam biegać na dworze, to jest mój drugi bieg, moja druga dycha. Udało mi się poprawić wynik, myślę, że gdzieś o minutę. Pierwszy bieg w Poznaniu w tym roku. Trasa była ciężka, miałam dwa takie kryzysy, ale dobiegłam do końca. Biegłam razem z mężem, z przyjaciółmi, także jest okej. Polecam wszystkim. Dla pierwszych trzech pań i dla pierwszych trzech panów są nagrody 700, 500, 300. W kategoriach wiekowych są puchary i dyplomy. I proszę Państwa, zawodników dekorować dzisiaj będą starosta wolsztyński Ryszard Kur. Pan starosto, serdecznie zapraszamy na estradę. Zawodników dekorować będzie także wicestarosta wolsztyński pan Jacek Skrobisz. Nagrody wręczać będzie także kierownik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, pan Piotr Krajewski. Pierwsze miejsce w trzeciej w olsztyńskiej dziesiątce wywalczyła z czasem 39 minut 17 sekund reprezentantka Ukrainy Bieryskany Natalia Lechonkowa. Nagrodę wręcza starosta wolsztyński Ryszard Kurt. Pierwsze miejsce w trzeciej wolsztyńskiej dziesiątce wywalczył wielokrotny mistrz Polski, reprezentant naszego kraju, Adam Draczyński, Nowa Sól. 32 minuty 10 sekund. Nagrodę wręcza starosta wolsztyński Ryszard Kurt. Miejsce drugie wywalczył reprezentant Ukrainy, Poltawa, Aleksiej Gonczar. 32 minuty 14 sekund. Nagrodę wręcza z Wastewicy starosta wolsztyński Jacek Skrobisz. Miejsce trzecie wywalczył reprezentant Ukrainy Czerniwiw Siergiej Krowlajdis. I Piotr Krajewski, kierownik Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym, wręczył nagrodę.